Witam! Alan 2 z tej strony, a to jest nasze nagranie z gry Kolony w tryb multiplayer i jest ze mną już Mariu. Tak, to ja, jestem. Świetnie. Multiplayer, nie multiplayer. I play, you play, so it's multiplayer. Not, you know, combat multiplayer. Play as guest. Multiplayer, tak. Data play trace. W lewym górnym rogu government proponuje wybrać sobie kapitalist, bo jest najbardziej elastyczne. Kapitaliści. Tak. I zaraz będzie grał nazwę No Join. No Join. W lobby. Okay. I już jest. Okej. Okay. Dobra. Jestem. Już biłeś? Dobra, to ci ustawię tutaj. Zagramy sobie na dwa normale. I start. Będę tę grę nagrywał także w singlu, więc będziecie mogli okazję zobaczyć jeszcze parę rzeczy, ale i tak malutki wstępik do tej flaszóweczki małej. Dobra. Kompletnie nic nie pamiętam. Zaznacz jeden ze swoich slotów czerwonych. Aha. I zbuduj bank. Najbardziej w prawej na górze. O, bank daje ci kasę, dzięki której budujesz głównie budynki. Czy też inne jednostki przy okazji. Money, money, money. A czym się zmienia ten? Co? O, mogę przesuwać. O, jest zabagowane i nic nie widzę. Dobra. Będziesz mi mówił w takim razie, co jest u przeciwnika. Nie mogę tego zobaczyć. Aha. Dobrze. Ale widzisz, jak mam się, że będzie jego jednostki. Tylko budynków nie widzisz, tak? Tak, bo ma pokończyć mniej więcej w miejscu, w którym jest jego baza. Oh well. Ale no dziwne. Jak już będziesz miał kasę, żeby to zrobić, to zbuduj sobie outpost. To są podstawowe koszary w grze. Okej. Okay. Buduję. Nie ma chyba znaczenia, w którym miejscu, gdzie co buduje. Nie. Okay. Samolot leci. Nie przejmuj się. Mamy obronne systemy, obronne bazy, plus jeszcze kilka innych rzeczy. O, no to Na górze, nad tym, na prawo od surowców, masz takie auto build, rally point i allied chat. Mhm. Zaznacz rally point on, żeby jednostki nie wychodziły dalej. Żeby flaga się świeciła. Teraz przytrzymaj shift. Kliknij na Outpost i kliknij na Marina. Przytrzymujesz Shift i klikasz na Marina. Okej. Okay. I teraz będziecie automatycznie budował Marinów, dopóki nie skończy ci się Manpower, czyli to żółte. Mhm. A jak regeneruje się Manpower? Zbuduj hospital na jednym z miejsc. Wolnych jeszcze. Okej, okay, szpital. Jak się zbuduje, to kliknij Shift na Resuscitate, czyli na zyskiwanie dodatkowego Manpowera. Przytrzymuje szybki, klikasz na resursy. Okej. Okay. I to ci generuje manpower. Manpower możesz też w zbrojowni sobie robić, w armory. Mm-hmm. Armory jest budynkiem, to dokupuje ci wyższe tiery jednostek. Marines, to generalnie są dwie możliwości grania tutaj. Koszary i Forge. Outpost i Forge. Mm-hmm. Forge są te małe helikopterki, które widzisz. I wróg poszedł w Double Forge, czyli dwa Forge mają. Mm-hmm. Outpost to standardowo... To są generalnie ludzie, czołgi i maszyny kroczące. Goliaty ze StarCrafta pod innym nazwą. Mhm. A z kolei Forge to są głównie dominacja powietrzna i trochę jednostek naziemnych. Okej. Mają też najlepsze anti-air w grze. Zbuduj sobie armory przy okazji, przyda ci się. Na jakimś wolnym slocie. Aha, w koszarach też możesz. Generować manpower. Jeśli ci się skończy, to w koszarach też masz rekrut. To jest mniej efektywne niż w szpitalu, a gdybyś miał braki, to możesz tym uzupełniać. Armory może generować dowolny surowiec, tylko mniej efektywnie niż normalny budynek, który jest wyspecjalizowany. A, nice. Co jest całkiem przydatne. Więc mogę, ja sobie generował manpower. Wróg ma fantomy. Nie lubi ich, ponieważ mają obrażenia obszarowe i w związku z tym szybko rozprawiają się z marińskim, więc ich dużo. No tak. Wystawia też Romany. To są bardzo skuteczne jednostki naziemne, które nawet przy takiej masowej przewadze Marines cały czas są przykre. Zadają duże obrażenia bardzo. Zrobię paru snajperów, żeby rozprawić się z tą kontrą, bądź grodnicą. Grodnice to są mechy, które są dobre na powietrze i na ziemię. Patrz jak Marines parują pod fantomami. Ojejku. Straszne. Zacznij robić auto Marines, przydadzą nam się. W sensie Marinesów po prostu? Tak, spamuj nimi. Okej, okay, ja mam armory i hospital tworzące Manpower. Manpower właśnie. No to w koszarach lub Marinesa, nie Manpower znaczy się. No tak. To świetnie.
Armory ma także możliwość... właśnie, czwarty surowiec, Influence. Masz kasę, manpower, energia z Influence. Mhm. Influenza masz tym więcej, im więcej masz jednostek na mapie. I im dalej one są. Mhm. Influence pozwala ci robić rzeczy na instancie. Na przykład, kliknij hospital, przerwij robienie manpower i zupgrade go do War Sanctum. Mhm. Tyle zajmuje. Tak. Jak weźmiesz armory, przerwij na chwilę budowanie, co tam budujesz, najbardziej po prawej masz wszystko, co kosztuje Influence, jest generalnie na instancie. Modified Phantom pozwala ci, niezależnie czy grasz na energii czy nie, zrobić tego fantoma, takiego właśnie jak mój, który jest taki sam jak wrogie fantomy, tylko dużo lepszy. Mhm. I robi się na instancie, jak widziałeś zresztą. No tak. A z kolei w War Sanctum możesz zbudować Saint'a, latającą, autoregenerującą się dronę, która bardzo skutecznie walczy ze wszystkim. Mhm. Albo Sphinxa, który błyskawicznie niszczy każdą jednostkę opancerzoną w grze i jest... ma chyba tam ogromną odporność na nuki i ciężką broń, więc nie możesz go zniszczyć ciężkiej broni. Jeżeli wróg używa nuku, to wystawiasz Sphinxa i jedziesz do przodu. Nice. A z kolei Influence generujesz w Spec Ops Center. O, nie ma. Nie masz. Niestety już. Możesz skasować bank, jeżeli chcesz. A jest tak, sens? Nie kupę kasy. Masz kupę kasy, prawda? 400. No tak, 400. Jak pewnie gdzieś ulepszyłem sobie koszary przy okazji, bo chcę zbudować parę rzeczy fajnych. A jest sens ulepszyć? To coś daje? No, widzisz to coś, co właśnie leci na górze? To coś zrzuca nuki jako swoją podstawową broń. Widziałeś? To strzela nukami jako podstawową bronią naziemną. Jadzie. Właśnie, no właśnie tak. To jest jej podstawowa broń naziemna. Nuki, lol. Znaczy, to Black nie jest Queen. Aż nuki, ale tak, to jest na pewno zarąbiste. Okej, zaznacz wszystkie swoje jednostki, przyciągnij je po prostu. Mhm. I każ im advance robić po prostu. Advance. Okay. I możesz okazji pospamować trochę marynców. Marines, albo tak? Snajperów na przykład. Mhm. Nie mam snajperów. Bo już wygraliśmy tę grę. Masz w koszarach snajperów. A nie, bo nie masz to przynajmniej drugi poziom, zapomniałem. W drugim poziomie są snajperzy. Snajperzy są bardzo fajni, to jest moja ulubiona jednostka. Mhm. W ogóle te Black Queen mają taki absurdalny zasięg, że mogą walić do wroga, on nie może im nawet oddać. No i tyle. O, to było szybkie. That was quick. Ile mamy nagrania w ogóle? 8 minut, niecałe. Jeszcze raz? Tak, jasne. Dobra, to też będzie no join. Teraz weź sobie fascist i zrób forge. Dobra. W ramach odmiany. Jak się nazywa? W prawym górnym rogu ekranu masz government. Wiem, jak się gra nazywa? No join. O, faktycznie. Dobra. Ups. Gramy bez wrogów. O, no to tak jak... Tak powinniśmy grać od początku. Nie. Dołącz jeszcze raz. Kiedy dołączyłeś, wyzerowały się kompy. Kurczę. It happens. 31. Normal, nie hard. Na hardy przyjdzie czas, jak będziemy lepsi. Okej. A ktoś próbował się dołączyć? Tak, tutaj nie ma blokowania dołączania się niestety, no jedyny problem. Czy nie to czy? No dobra. Czemu nie mogę nic budować? Aha. Dlatego. Możesz? Tak, zaczynając od banku. Standardowo zaczynam od banku. W tym momencie w każdym razie. Dobra. I potem zrób forge na jednostki. Jedyną zaletą, główną zaletą grania na forge'u jest to, że manpower regeneruje się bardzo powoli, nawet jeżeli masz hospital. Mhm. Generator jest z bazy lepszy niż hospital. Jest też tańszy, bo nie kosztuje niczego oprócz kasy. Znaczy, kosztuje więcej kasy, ale niczego innego nie kosztuje. I możesz go ulepszyć, żeby był jeszcze wydajniejszy. Nice, to buduje zaraz generator. Możesz, aczkolwiek to jest ryzykowne, bo jeżeli wróg teraz zacznie szarżować, to nie masz niczego, żeby go odeprzeć. Mam ciebie. You know, that's not exactly what I... A wrogowie idą w forge i outpost, czyli będziemy mieli jednostki duże i normalne jednostki, i forge'owe, więc... O, samolociki lecą i piechota.
Zaraz się nią zajmę. Jestem komunistami i za każdego killa dostaję kasy, więc ja czyli... się nie zajmę z jego przyjemnością. Okej, okay. Czyli Forge'a mam zbudować, tak? Tak. I ustaw od razu wtedy punkt zborny, jak już zrobisz Forge'a. Przyda nam się punkt. I co teraz budować? Ciekawy. Helikopterki. Albo skauty. Tak. Tak, są skuteczne. Okay. Są wystarczająco skuteczne. Ja postaram się pozbyć Marines trochę. Przy użyciu snajperów, którzy są kontrolą na wszystko. Naprawdę? Znaczy, jak jest no nie. So, oni budują się turbo szybko, są turbo mocni, a są turbo drodzy. Nie chcę. I nie są dobrze przeciwko powietrzu. I musi być ich dużo, żeby byli naprawdę skuteczni. No tak, no to jest parę wad. Niewątpliwie. Parę. I co na czwartym slocie? Generator, jeśli masz za mało energii. Ulepsz generator bądź banki, jeśli masz za mało czegoś. Pretty much ten staw. Więcej snajperów dorobię trochę. I poczekaj sekundkę. Jedno ma. Czekaj chwileczkę, musi, okej? Okay? Jeszcze chwilkę. Okej. Ulepszony hospital oczywiście daje więcej manpowera. No tak. Tak samo ulepszony bank daje więcej kasy, więc czego ci brakuje, to rób. W Forge'u możesz zrobić energię oczywiście, gdybyś chciał. No tak, to teraz robię. Ale możesz też zrobić po prostu więcej samolocików. Zrób po prostu dużo samolocików, chcesz się z tym spamować. Dobra. Wow! Jakiś taki karczący pojazd. Najlepszy anti-air w grze oczywiście ma go Forge, który ma też najlepsze lotnictwo, ale cicho, moi snajperzy go zajmują na hita. Znaczy na hita. Sakata. Look at it. No fajnie, tylko że jak on podchodzi, to jeden strzał, jeden zabity. No, on kosztuje, on jest bardzo drogi. Mhm. I co teraz wybudować? Więcej samolocików. A na czwartym slacie? A z czego ci będzie brakowało do samolocików? Musisz jeszcze fantomy zrobić, ile przywołać, że zacznie robić fantomy. Ulepsz Forge i zacznie robić fantomy. No właśnie, kiedy grasz jako Facist, to wszystkie twoje budynki budują się i ulepszają dwa razy szybciej. Nice. Taki miły bonus. I dostajesz więcej energii, mniej manpowera i mniej kasy. Aha, fantomy, czyli w takim razie buduję jeszcze jeden bank, żeby mieć pieniądze. Okay. Masz ich za mało? No. 50 potrzebuję, no jest to parę. Wycofaj trochę tych helikopterki, albo czekaj, ja się wezmę do przodu, posunę po prostu. Okej, okay, w tym ustawieniu już nie mogą nic. Co ty nic zrobić? A to te moje helikopterki mają jakikolwiek sens? Tak, zrób ich więcej i pogadamy, ok? Nie wysyłaj ich jeszcze naprzód, niech stoją tam, gdzie nie, stały. Nie, przesunę mnie do przodu trochę po prostu. Po prostu ustaw, żeby autentycznie budował helikopterki. Fantomy bądź ale... zwykłe. No wydaje mi się, że fantomy. Się budują. Wiesz, zrób dużo zwykłych, żebyś zobaczył, jakie są mocne. Może tak, bo teraz jeszcze nie wierzysz tak do końca. Okej. Okay. O, teraz powinno być wszystkiego dużo. Tak, to jest fajne. Wszystkiego dużo. Zgadzam się. Ej, czemu to jakiś koleś leczy go? Bo mamy medyków. Grodin. Mogę na instancie zrobić masę medyków, jeżeli chcę. Nice. Mam te zagadeczki do tego. A na razie zrobię Sfinksa. Jedna rzecz, która nie robi się na instancie, jest za instrument, bo kosztuje go 80. Wow. Jest to trochę. Ała. Czemu twoje snajpy? Zaatakuj, dobrze? Weź wszystkim zaatakuj. Do po przodu? Wszystko do ataku, tak. Nic, co nie jest Sakatą, nie może ci zrobić krzywdy. Sakata jest najlepszym antierem w grze, dlatego cię rani. Aha, czyli... ale... umieram okay. Troszeczkę. That was not a great decision, after all. Ty tyłu! Oh, co to jest? Sphinx.
A kurczę. To jest najlepsze moje jednostka. Kosztuje 80 influence, tak? No tak. Boże, mam tyle pieniędzy, że mogę fantomy budować. Czemu to nie strzela? No i do przodu strzela. Jejku, ile ty masz snajperów? W pewnym momencie to jest masa krytyczna i wygrywasz grę snajperami. To jest moja taktyka w każdym razie. Mhm. Cała reszta tylko dodatek, ja chcę mieć po prostu więcej snajperów. Tylko swój noc. A leczysz jakoś Sphinxa? Tak, medycy także wyleczą. W związku z czym on jest nieśmiertelny, praktycznie ma 1300 HP. No tak. Atakować już? Zrób trochę romanów na przykład. Naziemne jednostki, bardzo skuteczne. Gdzie? W Fortru. A, tutaj. Ale są takie, co nie. Spójrz, ile ma HP. A teraz spójrz na mojego ultra drugiego snajpera. Wow. Tak naprawdę Roman Spam jest taką za... Roman Spam, czyli po prostu zrób duży generator i spamuj, jest tak zabójczą taktyką. Mhm. Mógłbyś też zrobić armory i zrobić trzeci poziom manufaktory i zrobić Sakata Spiders. Ja mam Sakata. Masz Sakatę przeciwko. Na czym? Na trzecim poziomie masz Sakata Spiders, które są jeszcze lepsze. Aha, okej. Okay. Czego potrzebuję? Co i jak to? Aha, potrzebuję armory. Armory, które jednostki ci udostępnia. Mhm. Jak mówiłem, jak patrzysz na moją armię, w pewnym momencie snajperzy są nie do pokonania. No tak, znaczy, właśnie widać. Absurdalna ilość fantomów wygra. Dobra. W porządku. Chodź, szaruj wszystkim, co masz tutaj. Okej. Okej? O! Dobra. Szaruj wszystkim, co masz po prostu. Ale szarża? Wszystkim. Znaczy, nie, advance. Okej. I Romanami też. Wysyłasz mnie przed sobą, żebym to ja umarł przecież wtedy ciebie. No tak, nie wiem, jak mi to polega. Super. Powiedzę, żebyś zobaczył. O, gladiator, co to jest gladiator? To jest super roman, który masz. A ma sens? Ma. Spójrz, jak twoje romany wszystko niszczą. I patrz, jak jest ich mało, jakie są tanie, jak szybko niszczą. A jaka jest ich wada właściwie? Nie mogą walczyć, nie walczyć z powietrzem, to jedna wada. I koniec. Wow, te sakaty są takie zabijalne. No, dobra, to tyle na dziś. Był z wami Alang 2, to było Kolony Multiplayer... I do zobaczenia w następnym odcinku. Hej! Cześć!